Od ubiegłego roku w naszym mieście działa Kołobrzeska Strefa Młodzieży. To miejsce, gdzie każdy może przyjść i zaproponować swój pomysł na wydarzenie, akcję charytatywną czy koncert. Pierwszym projektem, który udało się zrealizować Kołobrzeskiej Strefie Młodzieży, był koncert OSTR, który odbył się w październiku w hali Millennium. Teraz przyszedł czas na musical. Musical jest niesamowity, bo to musical broadwayowski, opowiadający o perypetiach młodzieży z prestiżowego liceum. Więc to jest duża rzecz, co nas bardzo cieszy, że młodzi w naszym mieście mają chęci i dużo, dużo energii do tego, żeby działać i tworzyć w naszym mieście. To wszystko wychodzi od Aleksandry Sak, ale Ola miała pomysł, przetłumaczyła scenariusz, ustawiła choreografię, wyreżyserowała i jeszcze dodatkowo gra jedną z głównych ról. To jest wszystko jej inicjatywa. Pomysł stworzenia musicalu wziął się z pasji do muzyki, teatru i tańca. W Kołobrzegu rzadko kiedy takie rzeczy się dzieją i warto, żeby działy się częściej. I właśnie dlatego postanowiłam zebrać naszą ekipę i działamy. Próby 2 razy dziennie, wszyscy są zmęczeni, ale w dobrym tego słowu znaczenia. Myślę, że też dużo czasu zajmuje robienie tej całej scenografii. To wszystko też dzięki moim przyjaciółkom, z którymi zawsze zostawałyśmy i robiłyśmy tę scenografię. Mój tata pomógł mi też w robieniu scenografii, także jemu też dziękuję. W musicalu tańczy 25 osób. Wszystkie podkreślają, że bardzo lubią ze sobą pracować i spędzać czas. Naprawdę cieszę się, że Ola tutaj zebrała tyle osób i że możemy wspólnie tworzyć coś, z czego cały Kołobrzeg wydaje mi się, że może być dumny. I naprawdę wszyscy się tym jaramy, ja też, nie możemy doczekać się premiery. Jesteśmy w zbliżonym wieku, jesteśmy w wieku szkolnym i też to wszystko jest nam bliskie i jest też nam fajnie to odgrywać. I nie jesteśmy zmuszeni, żeby działać na siłę, tylko każdy po prostu chce, każdy ma energię, każdy ma siłę i każdy po prostu kocha to, co robi. Wszystkich łączy wspólna, pozytywna energia. Myślę, że bardzo dobrze się dogadujemy i też poza próbami często się spotykamy, piszemy ze sobą i właśnie jest to super okazja, bo naprawdę są tutaj wspaniali ludzie. Próby są ciężkie, ale dają dużo satysfakcji, bo po prostu warto. Warto. Ja na przykład za każdym razem, jak się budzę i wiem, że przychodzę na próbę, to jestem po prostu pełna energii. Cieszę się, bo poznam tutaj bardzo dużo ludzi i po prostu nie mogę się doczekać też efektu końcowego. Jest naprawdę super. Też akurat ten musical nie dość, że jest młodzieżowy, to jest komediowy i uważam, że naprawdę jest zabawny i to też nam dodaje dużo energii do roboty. Rzuć na luz! Premiera musicalu Wrzuć na luz już 12 września.